Zabudowa ościeżnicy stalowej. Zabudowa ościeżnicy stalowej to innowacyjne rozwiązanie. Pozwala łatwo i szybko zmienić wnętrze bez zmiany rozmiaru drzwi i inwazyjnego demontażu starej ościeżnicy. Aby osiągnąć najlepsze efekty, wystarczy zastosować się do prostych wskazówek. Na początek należy przygotować niezbędne narzędzia. Pianę montażową, klej do drewna, silikon, kliny montażowe, rozpórki, wkrętak oraz poziomice. Ostrożnie otwieramy opakowanie. Każdy element należy sprawdzić pod kątem jakości wykonania, kompletności oraz zgodności z wymiarami skrzydła drzwiowego. Bazę i belkę układamy względem siebie na równej powierzchni. Należy zachować kartę gwarancyjną oraz sprawdzić zawartość pudełka montażowego. Opakowanie zawiera plastikowe złącza dwuelementowe z wkrętami, metalowe łączniki opasek oraz zawiasy z wkrętami. Ułożone na równej powierzchni elementy zabudowy ścieżnicy stalowej łączymy za pomocą kleju montażowego. Następnie metalowymi łącznikami opasek oraz wkrętami wkręcanymi w złącza plastikowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe połączenie elementów od strony zewnętrznej. Kolejnym etapem jest wkręcenie zawiasów i sprawdzenie wszystkich wymiarów zabudowy ościeżnicy stalowej. Kątownik należy skręcić za pomocą metalowych łączników, zwracając uwagę na dokładne połączenie elementów od strony zewnętrznej. W otworze, w którym montujemy zabudowę ościeżnicy stalowej, demontujemy skrzydło drzwiowe, następnie usuwamy zawiasy z istniejącej ościeżnicy. Ważne jest, aby upewnić się, że stara ościeżnica nie jest zabrudzona, a ewentualne nierówności są zniwelowane. Skręconą zabudowę wstawiamy w otwór z zachowaniem funkcji lewa lub prawa. Po ustabilizowaniu ościeżnicy za pomocą klinów należy sprawdzić pion i poziom, kąty proste i przekątne ościeżnicy. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych, klamki oraz progu zakładamy rozpórki, następnie sprawdzamy wymiary i montujemy próbnie skrzydło drzwiowe. Kontrolujemy przyleganie i spasowanie elementów, a następnie demontujemy skrzydło drzwiowe. Pianą montażową wypełniamy całą wolną przestrzeń pomiędzy zabudową ościeżnicy stalowej a dotychczasową ościeżnicą. Montujemy uszczelki. Po zastygnięciu piany montażowej możemy już wkręcić wkręty w zawiasy, nawiercając wcześniej otwór wiertłem do drewna o średnicy 2,5 mm. Kolejno usuwamy rozpórki oraz kliny.
Silikonem wypełniamy otwór do montażu opaski, później ostrożnie wciskamy ją tak, by równo przylegała do ściany. Na koniec zawieszamy skrzydło drzwiowe i sprawdzamy przyleganie. Tak zamontowana zabudowa ościeżnicy stalowej odmieni każde wnętrze, nadając mu nowoczesny wygląd.